Karol Spyrka z 8A jest od dłuższego czasu prześladowany przez chuligana z równoległej klasy, który często go bije i wymusza od niego pieniądze. O, siema cieniasz! No stój, co nic nie odpowiadasz? Z kumplem nie chcesz pogadać? Nie jesteśmy kumplami. Jak to nie jesteśmy kumplami? Przecież zawsze mnie ratujesz, jak mi brakuje kasy. I wiesz co? Dzisiaj też mi brakuje. Chcę weź od kogoś innego. Karol, zaczynasz mnie wkurzać. Dawaj kasę! Nie mam, zostaw mnie! Na razie grzecznie gadamy, ale zaraz możemy zmienić sposób, jak chcesz, co? Możesz zostawić mnie w spokoju, ciągle mi ją zabierasz. Nie zostawię cię w spokoju, dawaj kasę! Chła! 4 zeta? Ale bieda. Beznadziejna ta sytuacja. No. Tymon prześladuje też kolegów Karola. Chłopcy nic z tym jednak nie robią, bo boją się chuligana. Jezus, Szymon! No to wy. Co się stało? Co ci się stało? A nie widzisz? Ale ty jesteś mokry. Jak ja? Daj mi szybko ręcznik. Niech zgadnę, Tymon cię tak urządzi. No pewnie, a kto inny? Dawaj go. Karol Spyrka ma dość tego, że Tymon Florczyk go prześladuje i chce się na nim odegrać. Ponieważ Tymon dręczy też kolegów Karola, chłopak chce ich namówić do pomocy. No, tego palanta Tymona. Musimy coś z nim zrobić. Już rozmawialiśmy z Radem, z nas nie ma do niego startu. No, w pojedynkę na pewno nie, ale gdy podejdziemy do niego we trzech... No tak. No i co zrobimy? Pogadamy z nim, powiemy, żeby dał nam spokój i to tyle. I co, i myślisz, że to zadziała? Proszę cię, musieliśmy go ostro dojechać, naprawdę. W sensie? No, musielibyśmy chyba go po prostu zlać, no i to porządnie. Ej, dobra, mieliśmy z nim najpierw pogadać. Właśnie gadamy, a ty słuchaj, masz od nas odwalić, jasne? Tak, okej, Boże, odwalcie. Ale poważnie mówię, jeszcze raz, zrobisz coś, któremu z nas, z którym wiemy, i tak sklepimy, że nasze cię nie poznają, rozumiesz? Słuchajcie, to było mega! Szymon i Rafał są zachwyceni sposobem, w jaki rozprawili się z Tymonem. Karolowi nie podoba się, że koledzy byli tak agresywni. Może byśmy się razem za niego wzięli, tak? No bo mieliśmy z nim najpierw pogadać, a ty od razu z kopa mówisz. No i dobrze, zasłużył se to ma. Dobra, nie kłóćcie się, najważniejsza sprawa jest załatwiona. Co powiesz na to, żeśmy odzyskali siano, które ci skroił? To chyba jest sprawiedliwe, prawda? No w sumie. No właśnie, no to mamy deal, tak? Pod warunkiem, że to będzie ostatnia akcja. Tak, to będzie ostatnia. To okej. No, to deal. Dobra, co my tutaj mamy? 2 dychy. Mamy tutaj 9. Ej, 4 zeta miało być. Ale zabieramy wszystko, coś nie pasuje? Szymon. Cicho, coś nie pasuje? Jezu, dobra, bierz się hajs, tylko się odwalcie w końcu. Może się odwalimy, może nie, na to już nie masz wpływu. Na razie, chodźcie. Karol, który chciał odzyskać tylko 4 złote, jest zły na kolegów. Nie podoba mu się, że zabrali Tymonowi wszystkie pieniądze. To było, mieliśmy mu zabrać tylko 4 zeta, a zabraliśmy mu całą flotę. No bo nam się należało, to odszkolowanie za to, jak Tymon nas traktował. Dawajcie tu. Ej, mam już pomysł na następną akcję, zaraz to obgadamy. O, jaka? Następną? Nie tak się umawialiśmy. Gościu, słuchaj. Rafał żlał Tymona za to, że on jego ciągle lał. Ty odzyskałeś swoje fundusze, więc teraz ten palant musi zapłacić za to, co zrobił mnie, rozumiesz? Pójdziesz z nami do kibla, teraz ty sobie zanurkujesz. Nie ma takiej opcji. Dobra, dawaj, bierzemy go. Myślisz, że nam zwiejesz? Nie ma takiej opcji. Wybij sobie to z głowy, gościu. Ej, to jest krew. Co tu się dzieje? Pani co profesor, bo Tymon się przewrócił, chyba coś sobie zrobił. I mieliśmy właśnie dzwonić po karetkę, nie chłopaki? Tak, chłopcy, tak. Co byście zrobili? Ale my nic, pani profesor, to on sobie to sam zrobił, my tylko rozmawialiśmy z nim, to był wypadek. Słabo wyszło, no ale Tymon sam jest sobie winien, tak? Próbował się nam stawać, no to teraz ma. Najważniejsze, że Burkowska nic nie widziała i nikt nic tam nie może udowodnić. A Tymon dostał wreszcie za swoje. Karol ma wyrzuty sumienia i martwi się o zdrowie Tymka. Przepraszam, pani dyrektor. Słucham, co się stało? Chciałam się spytać o Tymona. Czy coś wiadomo? Znaczy, czy po prostu nic mu nie jest? No ja niestety no, nie mam żadnych nowych wiadomości. A może pani by zapytała jego rodziców? Może oni coś wiedzą? Ale... O co ci chodzi? Co się dzieje? Pani profesor, bo ja i Karol bardzo się przejęliśmy tą całą sytuacją i jest nam bardzo przykro. Widzieliśmy to i emocje chyba jeszcze nie opadły niektórym osobom po tym. Możesz przestać. Szymon i Rafał boją się, że Karol powie wicedyrektor szkoły prawdy o bójce, po której Tymon trafił do szpitala. On nikomu o niczym nie powiedział. A wiesz dlaczego? Dlatego, że mieliśmy farta i go zgarnąć, zanim wygadał się Borkowskiej. Posłuchaj, trzeba do niego iść i na spokojnie z nim na ten temat porozmawiać. Nie, przyjacielu, na spokojnie to ty już z nim rozmawiałeś przed chwilą. Teraz załatwimy to inaczej. Weź go, zostaw! Co chcesz? Zostaw! Odwal się, przyzwoluj! Odwal się! Co tu się dzieje? Przestańcie natychmiast! Już przestańcie! No, słucham. O co się poszło? Tylko tak wygłupiali, pani profesor. Nieprawda, bo... Tymon wylądował w szpitalu przez nas. No zamknij się, no! Spokój. Chcieliśmy go zaciągnąć po prostu do łazienki, żeby mu włożyć głowę do kibla.
No a później on się wyrywał i Szymon go przewrócił. Nie, ja nie wierzę, ja nie wierzę. Prosiłam, żebyś był cicho. Pani profesor, to był naprawdę wypadek. Szymon, Rafał i Karol zostali ukarani zawieszeniem w prawach ucznia za pobicie Tymona. Chłopcy trafili również pod nadzór kuratora.